Rwanda jest krajem sprzyjającym inwestycji. Szczególnie inwestycji przemysłowe, inwestycji technologiczne, ale również takie inwestycje do rozwijania na przykład sektora rolniczego, do zrobienia takiej wartości dodanej do sektora rolniczego. Także zapraszam polskich inwestorów. To jest piękny kraj, jest ciepło, korupcja jak najmniej i szczególnie cały pakiet, jak to się nazywa, incentives do biznesu. Jak firmy początkujące z biznesu, z sektora technologicznego, cyfryzacja, jak najbardziej zapraszamy do naszego kraju. Od jakiegoś czasu jest jakieś firmy, które polskie, porządne firmy, które kierują się do Rwandy w poszukiwaniu nowych miejsc inwestycyjnych. Zapraszamy więcej i na pewno jest miejsce dla wszystkich. Po pierwsze, trzeba popatrzeć na mapę. Rwanda to jest w samym sercu Afryki. Co to oznacza? Że nawet myśląc o inwestowaniu w Afryce i w Rwandzie, to nie chodzi tylko o Rwanda jako jeden kraj, ale to jest w środku dużego obszaru gospodarczego. Więc można się zainstalować w Rwandzie, bo Rwanda jest hub serwisowych dla całego regionu. I więc można zainwestować w Rwandę, ale rynek jest szerszy niż tylko Rwanda. I sektory priorytetowe to są sektory przemysłowe, sektory dodawania wartości dodanej do rolnictwa, sektory cyfryzacji, związane z cyfryzacją, cyberbezpieczeństwa, rozwiązania tego technologiczne, tak jak IT i inne. Także jest bardzo duży obszar, szczególnie transformacji. Jeżeli można transformować wszystko, co tam jest, to są zasoby naturalne, transformowania lokalnie, żeby dodawać wartość. To są kierunki, które najbardziej tutaj są korzystniejsze.